Luty 1947 rok, Warszawa. Komuniści po przejęciu władzy w Polsce wybierają prezydenta. Zostaje nim 55-letni Bolesław Bierut. Jako nowo wybrana głowa państwa przypadła mu specyficzna kompetencja, tak zwane prawo łaski. Polega ono na tym, że prezydent może ułaskawić i zwolnić z więzienia każdego skazańca. W ciągu 5 lat urzędowania do Bieruta wpłynęło około 2000 wniosków w sprawie ułaskawienia przy orzeczeniach o karze śmierci. W kwestii podejmowania decyzji Bierut sugerował się tym, czy skazany był po właściwej stronie sceny politycznej. Z tego powodu ułaskawień uświadczali ubecy oraz milicjanci skazani za rabunek, gwałt lub morderstwo. Z kolei chłopu, którego w domu znaleziono broń, był poza obiektem zainteresowań Bieruta i karę musiał ponieść. Łącznie w latach 1947-1952 Bierut zastosował prawo łaski w stosunku do 33% wszystkich skazanych na karę śmierci. Wśród tych osób nie znaleźli się ludzie z antykomunistycznego podziemia. Prezydent niewzruszony obojętnie przechodził obok wyroków na polskich patriotach, których bezlitośnie skazywano na śmierć. Niespecjalnie litował się też nad medialnymi sprawami hitlerowskich zbrodniarzy pokroju Artura Greisera. A jednak był jeden bardzo intrygujący przypadek człowieka, który zostanie przez Bieruta ułaskawiony, pomimo że podczas II wojny światowej we współpracy z Niemcami dokonywał wielu rażących przestępstw. Kim był ten człowiek? Dlaczego Bierut go ułaskawił? Co kryje się za tą tajemniczą historią i jakie były dalsze losy tej osoby? O tym wszystkim już za chwilę. Centralną postacią naszego odcinka jest Nussin Wechselmann. Nie dysponujemy niestety jego fotografią, stąd ta uniwersalna grafika. Pochodził z Będzina w Zagłębiu Dąbrowskim z ubogiej żydowskiej rodziny, która była na tyle biedna, że Nussin już w wieku 14 lat zaczął pracować. Sąsiedzi zapamiętali go jako osobę wdającą się często w awantury i spory z innymi Żydami. W 1937 roku trafił do wojska. Służył w 23 Pułku Artylerii Lekkiej w Będzinie. Gdy miał 23 lata, wybuchła II wojna światowa, w której wziął aktywny udział walcząc z Niemcami. Swój szlak bojowy zakończył 20 września wraz z kapitulacją Armii Kraków. Po klęsce sił polskich Wechselmann najprawdopodobniej wrócił do Będzina, ale tam już od wielu dni trwały masowe prześladowania Żydów, upokarzające praktyki publicznego golenia brud, pobicia i konfiskaty, wreszcie spalenie miejscowej synagogi wraz z 200 przebywającymi w niej Żydami. To tylko kilka zbrodni popełnianych przez Niemców na Żydach w Będzinie. W 1940 roku utworzono tam getto dla 30 tysięcy mieszkańców. W tym samym roku zaczęły się pierwsze transporty z getta do Auschwitz. Po wojnie Nussin wspominał: straciłem tam całą rodzinę, także żonę i synka, którego nigdy nie zobaczyłem. Wechselmann opuścił getto zapewne w 1943 roku i trafił do obozu pracy przymusowej na Dolnym Śląsku, Gross Masselwitz. Przez pewien czas pracował jako zwykły robotnik, udało mu się jednak pozyskać względy niemieckich zarządców i Nussin wkrótce został dowódcą kolumny 100 internowanych robotników. Robotnicy ci mieli mu być podporządkowani, pełnił nad nimi całkowity nadzór. W efekcie Wechselmann stał się nikim innym jak niechlubnym z czasów wojny kapo. Trudno powiedzieć, co takiego stało się w umyśle tego młodego Żyda. Niemcy zabili mu całą rodzinę. On sam być może uznał, że nie ma nic do stracenia, że tylko dostosowanie się do brutalnej rzeczywistości zapewni mu szansę na przeżycie. A może jego pobudki były czysto egoistyczne, w celu poprawy własnego bytu. W każdym razie Wechselmann podjął decyzję, ale to, co robił, znacząco przekraczało granice jakiejkolwiek przyzwoitości. Wechselmann stał się nadgorliwym kapo, często nawet bardziej zaangażowanym od samych Niemców. Nad swoimi żydowskimi podwładnymi znęcał się codziennie, bił ich regularnie za jakiekolwiek błahe przewinienia. Sędzia sądu okręgowego, który podsumowywał sprawę Wechselmanna na podstawie zeznań świadków, streścił zachowania żydowskiego kolaboranta.
Bił ręką lub trzciną w sposób nieludzki i to z własnej inicjatywy, bez jakiegokolwiek nacisku ze strony władz niemieckich. Oskarżony stosował szczególny sposób uderzenia ręką, wywołując u pobitych nie tylko szczególnie silne bóle, lecz nawet w kilku wypadkach poważne następstwa zdrowia. Oskarżony zmuszał podwładnych mu robotników żydowskich biciem do przesadnej wydajności pracy. Urządzał marsze na wzór wojskowy, tych, którzy nie dotrzymywali kroku lub pozostawali w tyle marszu lub z wyczerpania ustawali w pracy. Kopał lub bił ręką czy trzcinką z dużą siłą i z rozmachem w różne części ciała, przeważnie w głowę. Najbardziej pod wrażeniem Wechselmana byli Niemcy. Wechselman w Gross-Masselwitz miał przewyższać ich okrucieństwem. Nussen był tak nadgorliwy, że nawet inny żydowski kapo z tego samego obozu, Josek Danzinger, napominał go, aby ograniczył swój sadyzm wobec więźniów. Niemcy jednak uznali, że Wechselmana należy docenić. Przydzielili mu osobny pokój, dostał większe przydziały żywnościowe, a także premie w pieniądzach i papierosy. Otrzymał też specjalny mundur, oficerskie buty, a nawet sygnet i zegarek. W oczach więźniów wyglądał i zachowywał się jak SS-man. Bali się go bardziej niż Niemców, był prawdziwym postrachem osadzonych. Niemcy, aby go jeszcze bardziej zmotywować, dali mu coś jeszcze – przydomek. Od tej pory zwracali się do niego zdrobniałym imieniem – Nygele, co miało być dowodem zaufania oraz sympatii. Gdy obóz Gross-Masselwitz został zlikwidowany, Wechselmana przeniesiono do innego obozu – Landeshut. Tam nic się nie zmieniło. Nygele otrzymał do dowodzenia 75-osobową kolumnę robotników, nad którymi znęcał się jeszcze bardziej niż w poprzednim obozie. Sam wymierzał też kary chłosty wobec innych Żydów. Nic dziwnego, że jego podwładni mieli go dosyć, tym bardziej, że Wechselman zdawał się zapominać, że sam też jest Żydem. Dlatego grupa więźniów postanowiła uknąć zemstę, która okazała się być prostą intrygą. Zgłosili się do komendanta obozu i oznajmili mu, że Wechselman rabuje złoto oraz okrada więźniów z rzeczy osobistych. Niemcy mieli obsesję na punkcie tak złota, jak i sabotażu. Samowolka jakiegokolwiek żydowskiego kapo była pod tym względem niedopuszczalna. Aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka, Niemcy zdegradowali Wechselmana ze stanowiska i wysłali, tym razem jako więźnia, do obozu koncentracyjnego w Wałbrzychu. Obóz AL Waldenburg był jedną z wielu filii osławionego Gross Rosen. Całe wydarzenie miało miejsce pod koniec wojny. W nowym obozie Nygele pracował przez miesiąc bardzo gorliwie, o wiele bardziej niż inni robotnicy, i w tym momencie historia zatoczyła koło. Na własną prośbę Niemcy znów mianowali go na kapo obozu w Wałbrzychu. I znów zaczęło się to samo: bicie, kopanie, brutalne chłosty i głodzenie więźniów. Jedna z ofiar wspominała później przed sądem jako świadek wyczyny Wechselmana jako kapo w Wałbrzychu. Oskarżony odznaczał się specjalnym sadyzmem i brutalnością w stosunku do współwięźniów, zmuszał do przesadnie wydajnej pracy nad siły i bił ręką lub trzciną i kopał ich prawie codziennie przy każdej sposobności. Szykanował i maltretował współwięźniów nawet w wypadkach, w których wartownicy niemieccy zachowywali się obojętnie i na postępowania więźniów nie reagowali. We wspomnieniach innego świadka Wechselman jawił się jako sadysta bezsprzecznie przekonany o triumfie III Rzeszy w wojnie. Oto kolejny fragment zeznania. Wechselman był tak przekonany o niewzruszalnej potędze i zwycięstwie Niemiec i tak oddany nieprzyjacielskiemu państwu niemieckiemu, że na 3 dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Wałbrzycha wyraził się: krew z oczu wam pójdzie, nim doczekacie wolności. Wechselman się jednak przeliczył. Gdy wojna się skończyła, a robotnicy z AL Waldenburg zaczęli cieszyć się wolnością, kapo Nygele musiał być przerażony. Trudno powiedzieć, jak udało mu się uniknąć samosądu współwięźniów, ale Wechselman po zakończeniu wojny trafił do miejscowości Ludwikowo, gdzie pracował w młynie niemieckiego właściciela. Ale wszystko do czasu. W końcu rozpoznał go jeden z więźniów i były kapo został aresztowany. Tam w obecności wielu świadków sędzia Emil Mrach przed podaniem wyroku streścił drobiazgowo wszystkie zarzuty wobec oskarżonego. Akta z procesu zachowały się do dziś. Po raz pierwszy szeroko opisała je Agnieszka Dobkiewicz, która w swoich publikacjach dostrzegała, jak ważną rolę pełnili kapo. System zasad, z którymi więzień musiał się mierzyć w obozie, nie był dwudzielny. Oprócz katów i ofiar istniała cała strefa pośredników, którzy w zamian za przywileje wysługiwali się systemowi i pomagali oprawcom, sami będąc ofiarami. Bez nich obozy nie mogłyby funkcjonować.
Podczas procesu Wechselmann był cały czas obecny na sali. Siedział ze spuszczoną głową, cały czerwony i kompletnie zawstydzony, gdy sędzia wyliczał jego przestępstwa. Niewiele pomogły nieliczne zeznania osób, które starały się bronić Wechselmanna, jakoby udzielił im pomocy w obozie. Sąd uznał je za bezpodstawne i mało wiarygodne, pozbawione konkretnych dowodów. Wyrok wielu przyjęło z ulgą. 16 czerwca 1947 roku w sądzie w Wałbrzychu Wechselmanna skazano na karę śmierci, ale byłemu kapo została jeszcze jedna szansa na przeżycie – wniosek do prezydenta Bieruta z prośbą o ułaskawienie. Wniosek ten przetrwał do dziś. W treści Wechselmann uważał, że oskarżenia były zbyt ogólnikowe, że świadkowie niczego nie udowodnili, a nawet paru chciało go bronić, że on sam z narażeniem własnego życia starał się nawet pomagać współwięźniom. Oto fragment dalszej części uzasadnienia autorstwa byłego kapo. Jeśli przy tym wziąć pod uwagę mój młody wiek, warunki obozowego bytowania, że jestem jedynym z całej mojej licznej rodziny pozostałym przy życiu, że jednak jestem jeszcze na tyle niepoprawnym, by rzeczywiście należałoby eliminować na zawsze od społeczeństwa, czego najlepszym dowodem jest moja ofiarność do współwięźniów w obozie, należy uznać, że w każdym razie zasługuję na pewne względy pobłażliwości. Wobec powyższego gorąco proszę o ułaskawienie przez zmianę orzeczonej w stosunku do mnie kary śmierci na karę więzienia. Do Bieruta wpłynęła też opinia o Wechselmannie wystawiona przez naczelnika więzienia w Wałbrzychu. Warto się jej przyjrzeć. Więzień Wechselmann Nussen przez cały czas pobytu w więzieniu zachowuje się wzorowo. Przestrzega ściśle regulaminu i przepisów więziennych. Karany w drodze administracyjnej nie był. Politycznie nie podejrzany. Jest moralnie dotknięty, płacze całymi dniami i czuje pewną skruchę. Ten fragment o braku politycznych podejrzeń być może przekonał Bieruta, tym bardziej, że Nygele wykazywał chęć służby dla nowej władzy. O tym, że prezydent ułaskawiał ludzi, którzy mogli sprzyjać komunistom, było powszechnie wiadome. Dlatego wobec Wechselmanna bez większych oporów Bierut zastosował prawo łaski i zmienił wyrok na dożywotnie więzienie. Ale to nie koniec tej historii. Po 6 latach odsiadki Nussen przypomniał sobie o Bierucie raz jeszcze i wystosował kolejny wniosek, tym razem z prośbą o całkowite zwolnienie z więzienia. Ponieważ urząd prezydenta został w Polsce zlikwidowany, funkcję tę przejęła tzw. Rada Państwa. W swojej prośbie Wechselmann pisał, że żałuje swojego czynu, że było to działanie nieświadome, spowodowane 5-letnim przebywaniem w nieludzkich warunkach obozowych, że podczas wojny stracił całą rodzinę i został sam bez żadnej pomocy. Ponadto w uzasadnieniu dodawał, że nie popełnił w przeszłości żadnego przestępstwa przeciwko Polsce Ludowej. Co więcej, ma pochodzenie, które może uczynić go pożytecznym dla nowego ustroju. Pod koniec listu ukorzony Wechselmann uderzał mocno w tony czysto emocjonalne. Ojca nie posiadam, jestem bez żadnej pomocy, więc gdzież mam się udać, jak nie do obywatela przewodniczącego Rady Państwa, który teraz zastępuje mi ojca, z tą wielką prośbą o darowanie mi reszty kary, bym mógł wreszcie po 2-letnim przebywaniu w obozach hitlerowskich i po 8-letnim przebywaniu w więzieniu wrócić do społeczeństwa polskiego i pracą uczciwą zmazać moje popełnione czyny. Bolesław Bierut przychylił się do prośby byłego kapo. W 1953 roku do sądu wpłynęła decyzja o ułaskawieniu Wechselmanna. I w tym miejscu ta historia dobiega końca. Historia zwykłego, przeciętnego Żyda z Polski, który najpierw walczył z Hitlerem podczas wojny obronnej, by następnie trafić do obozu i zostać jednym z najokrutniejszych kapo z czasów wojny. Nie wiemy, co robił Wechselmann po wyjściu z więzienia. Jego dalsze losy pozostają nieznane. Nie wiemy, czym się zajmował ani kiedy zmarł. Jego postać to przykład ofiary, która przez wojnę przeistoczyła się w kata, w oprawce, dla którego los okazał się jednak łaskawy. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają kanał przez Patronite. Dzięki też za wszystkie subskrypcje. Jest nas już ponad 170 tysięcy, co jest świetnym wynikiem. Do zobaczenia i trzymajcie się.